Mija trzeci tydzień, jak tu siedzimy na tych rybach. Żarcie jest, dosypaliśmy kapusty i już mamy bigos. Dobra, temat, któryśmy wspominali ostatnio, albo będziemy wspominać, to wszystko zależy, jak tutaj pan montażysta zrobi. Tani wyjazd do Szwecji na szczupaki. Co zrobić, jak zrobić? Myśmy tak zaczynali. No, trochę hardkorowo zaczynaliśmy, ale bardzo przy tym pozytywnie. Co to jest hardkorowo? No, samochód, 3-4 osoby, namiot, wędka, spodniobuty i spanie w namiocie. No. No ideałem jest jeszcze mieć do tego ponton, ale to już nie jest wcale konieczne. To nie jest, ale no to w dwie osoby i ponton, ale no już jest droższe, no bo wtedy bilet się inaczej rozkłada i paliwo się rozkłada, ale najprostszy wyjazd do Szwecji to jest 4 osoby, tak. Kombi, namiot. I jak ktoś ma busa, to jeszcze lepiej. Właśnie. Więcej miejsca. No, ale jakbyśmy zaczynali, no wyjazdy nasze tam, nie wiem, moje to jest 20 lat temu do Szwecji. Moje podobnie. Razem żeśmy, pamiętam, też żeśmy przejeździli takich wyjazdów, to no ja już tego patrolem, jak już miałeś patrola, ale tak, samochód kombi, 4 osoby, jeden namiot na wszystkich. Jednak te wrzaski z Olcha, jak sobie kupił tą materac, nie materac, tylko tą matę dmuchaną. Jak? Dobra. No, ja miałem materac taki wysoki, miałem materac i on się nie mógł na mnie wkulnąć, a w drugą stronę się kulał. A my się kłócili o miejsca w tym namiocie, ale było. Nie, ale jest wesoło. Nie, ale to jest samochód, namiot. 3-4 osoby, nie wiem, mogą być 2 namioty małe, bo w tej chwili to kiedyś takiego wielkiego banzwoła żeśmy mieli, a teraz to namiociki są takie małe, to każdy może mieć swój. Ale spakować się tak, no z przynętami też jakoś odpowiednio, żeby nie szaleć, że każdy ma po 5 toreb. Przynęty na szczupaki takie przybrzeżne nasze to... Tak, warto sobie jakieś fajne łowisko rozeznać. Polecamy serdecznie wybrzeże Bałtyku, ale to gdzieś tam wysoko, nie? Gdzie my byliśmy? To już się zaczynała Botniczka. Za Sztokholmem byliśmy. Ale to już powyżej Szkierów, tak. Znacznie powyżej Szkierów. Znaczy, no, tam też to są Szkiery, no pytanie, bo my mówimy no, Szkiery, to myślimy o tych na dole, nie? No dobra, no to niech będzie, że to jeszcze są Szkiery, ale powyżej Sztokholmu tych ryb tam jest wszędzie od groma. Można się tych szczupaków wyłowić. Może nie łowimy jakichś metrowych okazów i wielkich ryb, ale ilościowo było za każdym razem rewelacyjnie. No zdarzyło nam się kiedyś trafić z Piotrem Mireckim na rewelacyjne okonie. Tak. No w ogóle polecamy, nie wiem, ty pamiętasz jaki to tam odcinek był, który? Koło setki. Z wędką nad wodę w Polskę i świat, i około setnego odcinka. Tam 99, koło stówki, tam byliśmy busem i z tym, ale... I to też była wyprawa z kategorii tani wyjazd do Szwecji. Tak. To można... Właśnie no, teraz jest dobry czas, bo tu sobie siedzimy przy tym ognisku, tak sobie rozmawiamy. Teraz jest dobry czas. Siedzi się przy komputerze, myśli się co zrobić. Dla wielu ludzi, to tam jak siedzę na Jerkbajcie czy gdzieś, to pytania się pojawiają ciągle. Jak to zrobić, bo on by chciał pojechać, ale się boi, bo to, bo tamto, bo to drogo, bo wszystko. No. Koszty samochód plus 4 osoby plus kajuta na promie z Gdańska do Nynäshamn to jest 2400. Na 4 to jest po 600 zł. Zatankujecie paliwo u nas, to się zrobi to na jednym zbiorniku, jakiegoś diesla czy coś to. Mm-hmm. Generalnie jedziemy Arkleby gdzieś tam w tej okolicy. Arkleby, no. Tak, gdzieś tam wysokość. O Gawle, miejscowość taka większa w okolicy. Tam gdzieś sobie się poruszamy. To jest, potrafimy to zrobić na jednym zbiorniku, więc nie musimy kupować tego w Szwecji. Troszeczkę wody do picia, jakieś suche jedzenie, ryby też na miejscu można jeść, smażone na miejscu, rewelacja, świeżo. Nie żadne przywozić do nas w lodówkach, zamrażarkach, tylko zjeść na rybę na miejscu, cieszyć się tym wyjazdem, a nie zorgować białko do chaty. No nie, żadnego mięsiarstwa, ale nie ma absolutnie nic złego w tym, że sobie złowimy i zjemy tam jednego szczupaka na 4 na miejscu. Spodnie buty. Lepiej wziąć oddychające niż piankę. Mogą być oddychające z gumiaczkami, to jak co macie, nie wiem, ale pianka raz, że jest duża, ciężka, każdy to weźmie, ale w Szwecji nie jest. Ludzie myślą, że w Szwecji tam jest zimno i wszyscy w kożuchach chodzą.
Jak pojedziecie... Na reniferach jeżdżą. Tak, i traficie w dobry czas, to słoneczko zaświeci, to będziecie widzieć na tych filmach. Tam było i przymrozek mieliśmy, i słońce takie, że w krótkim rękawku żeśmy siedzieli, nie? Ale jak tak cały dzień pobrodzisz... I młode, młode szwedziątka się kąpały w morzu. Tak, dundel wisiał dotu, fioletowe usta, dundel dotąd, ale w wodzie grasowały. Ob tego, jak pochodzisz w tych spodnie butach przez tak jeden cały dzień, a poświeci słońce, to masz serdecznie dosyć. Bo tam jeszcze mówimy o szkierach, a jeszcze jeździliśmy nad rzekę Dalarven. Miejscowość jest Tydbo. Tak. Taki krótki odcinek można połowić. Goś tam Manio piękne sandacze łowił. W zasadzie tam wszystko. No ty tam masz pojść. Stamtąd też sandacza takiego. Tak, mam po byku sandacza i mój rekord życiowy o konia jest stamtąd. A ja mam jedną szczupaka takiego. No, tam są wielkie ryby, tam sobie i tęczaki łowiliśmy, jak byłem pierwszy raz z Bogdanem. I z brzegu można łowić. To łowiliśmy piękne tęczaki też tam, jazie. No widzieliśmy Szwedów z muchówkami, którzy zbiegali za pstrągami. Przekrój niesamowity od pstrągów po sandacze. No jest, to dziwne. Jest pole namiotowe. Tam jak się dojedzie do samego końca, północnym brzegiem, tam przez prom, taki mały promek jest, tam nie wiem, wielkości większej koparki, przewiezie was na drugą stronę, do końca te Tydbo jest droga i jest na samym końcu jest pole namiotowe. Jest pole namiotowe i lepiej zatrzymać się na tym polu namiotowym, a nie wcześniej na parkingu, ponieważ jest to park narodowy. Co prawda, no to są cywilizowani ludzie, no mieliśmy tam spotkanie z policją, która no, nieznajomość... nic absolutnie nam nie zrobili. Po prostu poprosili, żebyśmy następnego dnia, nawet nie natychmiast, tylko następnego dnia, żebyśmy przenieśli się właśnie na to pole namiotowe. Ale to my no, ale wcześniej... Jeszcze jedną rzecz zapytali nas. Czy się z drewno skończyło, bo jak się skończyło, to nam przywiozą. Tak, wystarczy zadzwonić i przywiozą drewno. Cywilizacja niesamowita. Poza tym my wtedy o tym polu namiotowym jeszcze nie mieliśmy pojęcia, a później się okazało, że tam jest o niebo wygodnie. Tak, wszystko no, masz jest. Toalety, prysznice, a tu to jednak wiesz, no, w jakimś lesie siedzisz przez tydzień, no to... Nie, ale tu w tym lesie też była toaleta, wszystko było, tak? No ale nie było, no, prysznica, no o to mi no, chodzi. To mogłeś się wykąpać w rzece, ale tam już jest pole namiotowe, na którym się można zatrzymać, można wynająć łódkę nawet od... Teraz nie pamiętam, jak ta pani się miała na imię, ale bardzo przyjemni ludzie, no. Tam, nie, no prowadzą to pole namiotowe, także to mieliśmy. Kawałeczek dalej macie cały ten zbiornik. Będzie tego nazwa i link do tego to stawimy pod filmem, tam będzie taki na Google ma tak, odnośnik. Ja tam do tego. Też nie pamiętam, jak te wszystkie te jeziora się tam nazywały. No ale noc na jedno tylko. Pamiętam miejscowość. Pamiętam, że te środkowe to jest Hedesunda i tam oni jeżdżą na tak. A my jeździliśmy na park, czyli to jest jedno przed Hedesundą. No i tam poruszaliśmy się. Tak zawsze taka była trzydniówka, no prawie że trzydniówka. 3 dni na tym, albo 2 dni na Tydbo, 2 dni na jeziorze i za 3 dni na morzu. Tak, na Bałtyku. I przyjeżdżaliśmy na Bałtyk, zakładaliśmy te spodnie buty, pakowaliśmy się do wody. Tempterki, dziewiątki. Tendery. Tak. Przy czym ten Bałtyk tam wygląda bardziej jak nasze jeziora, nie jak morze. Chodzi się między wysepkami, jakieś trzciny przy brzegu. W ogóle bardzo wygodne brodzenie, nie grozi ci wpadnięcie w żadną dziurę, bo tam dziur żadnych nie ma, płaskie dno, szczupaków od groma i trochę. Także można spokojnie tanio to ogarnąć. Myślę, takie największe szczupaki z takiego brodzenia, ja byłem chyba 97, coś takiego, no, nie takiego. Trafiały się fajne ryby, no ale przede wszystkim okonie. Ilości były bardzo duże. No i tak, czasami było tak, że pierwszy dzień trzeba było tak chodził, człowiek taki zniechęcony i od razu znalazł się ten jeden, to jedno miejsce, bo one jednak są dosyć wyspowo występują, nie? Idziesz gdzieś, jak ten jeden już będziesz miał jedno branie, to trzeba to miejsce naprawdę dobrze obrzucać i okazuje się później, że z tego jednego można wyjąć naście i wszyscy będą z tego łowić, a nie tylko tam jeden, który to znajdzie, nie? No z takich... Jak jest zgrana wyprawa, jak są fajni koledzy, to te wyjazdy są rewelacyjne. Dzień jest tak niesamowicie długi, że tam nocy prawie już nie ma. Jesteśmy daleko dosyć na północy. To nie jest jeszcze tak całkiem na północy, żeby w ogóle nocy nie było, ale nocki są krótkie, dzień długi, można się wyłowić do bólu. No, nad morzem, no to jak znajdę tą miejscówkę, co byliśmy ostatnio z Piotkiem, to ja to też wrzucę jakiegoś tam linka w to miejsce. Jest,
zazwyczaj są w takich już kąpieliskach, no, no kąpieliska dla Szwedów, chociaż my byliśmy w maju i się kąpali. Tak, no w maju. 1 maja, gdzie woda miała 7-8 stopni, oni się kąpali w tej wodzie. Dlatego mówię, że Szwedziątka już grasowały po balkonie. No, ale zazwyczaj jak się znajdzie takie miejsce, to można się z namiotem rozbić, bo Szwedzi nie robią z tego jak u nas wielkiego halo i straszą z policją i wszystkim. Można się rozbić, u nich to wolno. Zazwyczaj w okolicy zawsze jest toaleta, jest miejsce do grillowania, jakiś tam krąg betonowy, siatka, są ławeczki, że można usiąść, tylko że trzeba to uszanować i nie niszczyć. No, ale to jak wszędzie. Ale można z tego korzystać, są klimatyczne miejsca. Pamiętasz tą starą chatę rybaka, te łodzie? No to ja myślę, że niektóre też tam pamiętały może z 1800 któryś rok. Te łódki, które nam żeglowały. Pierwszego króla wikingów mogła któraś pamiętać. No. Także naprawdę chcecie jechać 3-4 osoby. I przy takim wyjeździe ważną rzeczą jest to, że niekoniecznie musimy go planować nie wiadomo jak długo do przodu, żeby wynająć domek, zarezerwować sobie, nie wiem, w biurze podróży wszystko i tak dalej. To czasami trzeba robić na pół roku do przodu, a nie zawsze jest taka możliwość, bo ja na przykład nie wiem, co ja będę robił za pół roku. No trudno jest zaplanować takie rzeczy. Natomiast w tym przypadku wystarczy jedynie kupić bilety na prom. To jest coś, co nas tutaj może lekko ograniczyć. Ale nic poza tym. Cała reszta jest i na dodatkową zaletą jest to, że jak nam się na którymś miejscu nie podoba, to możemy indziej zmienić. No, nie musimy siedzieć w tym zapłaconym już z góry domku 2 tygodnie, pomimo że tam jest, nie wiem, wszystko nam się nie podoba. Różnie to bywało, prawda, na takich wyjazdach. Natomiast takie mobilne z namiocikiem, no to nie stoi na przeszkodzie. Rzeka nam się znudziła, jedziemy na jezioro albo odwrotnie. No cały czas planujemy to dokładnie to samo, o czym teraz mówimy. To planujemy, żeby to zrobić na północ, wyjechać. Ale to już całkiem, całkiem daleko. No to daleko, no tam już dalej to już tylko Ameryka jest. Ale nie, no chcemy, no ale po drodze wiadomo, zatrzymamy się. No, jechaliśmy do Norwegii, zobacz. Tak. Też mieliśmy namiot po drodze. Dokładnie. Zatrzymaliśmy się, była ekipa, jechaliśmy w 5. Był podział zrobiony, 2 osoby robią jedzenie, grilla rozpalają. Jeden grilla rozpala, robi kiełbachę, drugi robi kawę, herbatę dla wszystkich. A 3 pozostałych... Mieliśmy 3 wędki złożone już całe, tylko przynęte w pudełkach, wędki pod sufitem, upchane. Zatrzymuje się, 2 robi jedzenie, a tych 3. I łowią ryby. I kolejny przystanek, zmiana. I można i przyjemnie się całą drogę. Cała droga po prostu minęła, no może nie szybko, bo to... No, ale wiesz, nowe widoki, ale, tak, ale było, nowe ale było tereny, coś nowego. Nowe krajobrazy. Wjechaliśmy tam w te góry, w te pogranicze pomiędzy Szwecją a Norwegią. Ilość tych pstrągów. Kiruna, najzimniejsze miasto Europy, mogliśmy obejrzeć. Krąg polarny, aż też mamy zdjęcia z tego, tam jakieś tablicy. No, no, generalnie jest bardzo przyjemnie i co ważne, nie kosztuje to Bóg wie ile. Myślę, że spokojnie każdego na to stać. No, jak się uda... Jak się uda nam to zrobić, to na pewno też w jakiś sposób to będzie udokumentowane, taki wyjazd. No jest w planach, mamy w głowie go cały czas. No on dojdzie do skutku. Wiemy. Na pewno, czy w tym roku, czy w następnym roku, zobaczymy, ale dojdzie do skutku na pewno i tą bardzo daleką północ zrobimy. Chcemy pojechać na półwysep Komak, Varanger, to już tak granica Rosji z Norwegią. Zobaczymy, jak nam się to uda. Jak się nam uda, to będzie fajnie. Także. No, z całą pewnością. Szykujcie, planujcie, jedźcie. Nie ma co czekać. Jak dajcie znać, czy wam się udało. Tak, bardzo mądre przysłowie kiedyś słyszałem. Szkoda życia na marne łowisko. Także trzeba korzystać, póki jeszcze można. No jest dużo przed nami. Kończymy. Jedziemy do chaty po tych 3 tygodniach. Dogrywka do tanich wyjazdów do Szwecji. Były pytania na Facebooku o ceny, więc postaram się to teraz odpowiedzieć. Patrzę, będę patrzył na ekran. No. Tydbo. Tydbo, licencja na Tydbo tygodniowa to jest 7... Czekaj, co to gdzieś to jest? 780 koron. Za jedną dniówkę to jest 130 koron. No warto kupić na 3 dni, bo tak dłużej się to nie ma sensu siedzieć. Kolejna, co mówiliśmy o tych miejscówkach, to jest park. Ten, mowa po szwedzku jest
Dobra, dam sobie spokój, ale to jest tygodniówka, to jest 200 koron. Dzień 80, no także te 200 koron warto zapłacić. No wiadomo, morze to jest za darmoche. Król szwedzki pozwolił łowić Szwedom, na tym troszeczkę korzystamy. Z tych takich wyjazdów jeszcze dalszej, co byliśmy na Daman. Na Daman licencja wychodziła coś koło 300, nie, 500 koron. 500 koron na tydzień. I to jest czy na ten odcinek rzeki, na którym byliśmy. 3 km od kampu jest i na kampie można kupić, wszystkie tam te opłaty zrobić. Zaraz za kampem jest podział właściciela wody. Odcinek ujściowy plus jezioro to też jest kolejne 500 koron. No jak ja bym miał jechać teraz, to pojechałbym i komuś bym radził, to pojechałbym nad jezioro. Można brodzić, tam jest pełno tych rzeczek jeszcze małych, które wpływa do jeziora, są tam strągi. No ten odcinek ujściowy rzeki to jest całkiem dobry. No oprócz strągów to są duże szczupale, okonie, lipienie, strągi, sieje. No do siei to może być z brzegu trochę ciężko z dostępem, ale pozostałe ryby można z brzegu łowić. To kawałeczek dalej byliśmy tam, jeszcze nie pamiętam jak ta woda się nazywała, ale to taka, Finowie mówią koski, to wychodziło dniówka 80 koron. W większości to na tych innych wodach, to można to kupić na stacjach benzynowych. Czy to by było, spojrzę jeszcze na dalsze pytania. No, przewijałem się pytania o ceny. No ceny, tak jak powiedziałem, koło, no tygodniówka należy przewidzieć te 500 koron. Na lepszej wodzie, już takiej, gdzie są lipienie i pstrągi, no to te 500 koron trzeba zapłacić. I to jest taka typówka. No może słabsze to będzie tam gdzieś od 300-500 koron, ale przeliczając, że korona to jest przez pół, to mamy 250 zł za tydzień. O rybostanie. No im dalej na północ pojedziemy, no to jest może tego sandacza może być mniej, takiego, żeby go szybko z brzegu namierzyć, no ale za to nam się robi więcej rzeczek pstrągowo-lipieniowych, na których, no i trociowych, łososiowych, no ale te są już drogie, nie? Jakby licencje. A zapomniałem powiedzieć o ujściu Dalarven. No to jest czas maj, czerwiec to trocie, czerwiec, lipiec to łososie, no ale tam wtedy dniówka wychodzi rzędu 300 koron. Teraz nie pamiętam, tak mówię z głowy, ale około 300-500, może tam ten odcinek lepszy, który jest poniżej. Tam jest podzielony jeszcze część spinningowa, część muchowo-spinningowa, czy tak jakoś. No i dzisiaj jak pozmieniali nam te wszystkie zaostrzenia covidowe, mamy testy w stronę do Szwecji, mamy testy, praktycznie testy, bo jak ktoś chce siedzieć w domu przez 10 dni, no to trzeba jednak pracować troszeczkę. To takie wyjazdy właśnie w ten sposób to jest całkiem dobra sprawa. Nie? Kwestia zapłacenia tego promu i można jechać. No, na dzień dzisiejszy tak to wygląda. No może w wakacje to się coś zmieni. Generalnie na północ ten czas wyjazdu to się nam przeciąga na czerwiec, lipiec. Spokojnie te właśnie jadąc tak z 1000 km od promu, to już to jest takie czerwcowo, nawet lipcowe spokojne łapanie. Można pojechać. Może przepisy się zmienią, także łamcie kije.